Hej hej witam was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero moi drodzy przez te dwa dni się troszeczkę wydarzyło jak widzicie po postaci nagram teraz dla was dwa albo trzy odcineczki bo a, wychodzi W12 w 12 SF -a. będzie szalony weekend w SF -a, więc będę musiał trochę SF gameowców mm, zadowolić ale oczywiście też nie kosztem waszym, więc będziecie mieli też mały materialik z zapasem m, nagrany. Pierwszy news to są przeprosiny dla wszystkich, których atakowałem dzisiaj po godzinie 12, bo paliłem tam, nie patrzyłem na co, aby nie był z drużyny, więc niektórzy oberwali po 10, po 20 razy. Ale to z tego względu, że próbowałem wbić 12,5 tysiąca honoru, co się udało. Dostałem energię, żeby móc zrobić zadanie. Nie? żeby dostać wskazówkę i żeby mieć więcej do roboty na odcinku, bo prosiliście o to, żeby te zadania nadzwyczajne nagrywać, więc mm, po to to wszystko było, a żeby wbić te 12,5 tysiąca honoru, to musiałem po prostu bić 7, 8, 4 i tak dalej, i tak dalej, już później, bo na początku to jeszcze to było 16, 20 i tak dalej. Natomiast później już teraz słabo, bo oczywiście nie atakujemy się w drużynie i przepraszam tylko Agunis i Gervinio za to, że na samym końcu po jednym ataku was cyknąłem, bo już brakowało mi 50 honoru, a ja widziałem takie same trójki, dwójki, to już mi się po prostu ręce mi opadły, bo po prostu już dość tego, dość tej zabawy Kolejna rzecz moi drodzy ograniczcie, błagam trochę PW, kasuję ich po 100-150 dziennie. Część oczywiście już więcej do mnie nie napiszę, bo jak piszę głupoty, to dostaje ignora już więcej nie napiszę. ale nie obraźcie się też że wszystkie PW nie będą na odcinku bo bym musiał odcinki same nagrywać z czytania PW a to by było to bez sensu to jest lista PW które zostawiłem na razie i je będziemy po malutku lecieć rozdzielimy je na parę części pierwsza bardzo ważna Cerber prosi o ataki bo zbija honor więc jeżeli ktoś ma ochotę potwór Cerbera to bardzo proszę, Cerber jest moim e, pierwszym doradcą w tej grze i osobą, która wprowadza mnie tutaj w te tajniki, więc e, jeżeli chcecie pomóc, to zbijajcie honor Cerberowi, on będzie na pewno wdzięczny. Pozdrawiam Cię Grzesiu na odcinku, o Panie, ale lecisz z levelem i honorem, bardzo się zachęcywałeś z gierką, już się nie mogę doczekać odcinka, żeby śledzić Twój progres, właśnie nagrywam, mogę do gildii, a nie rekrutuję, wbijałeś oponkami level. Odpowiedz, nie mój drogi, wbijałem grzybami, bo mi się gry pomyliły. Następne, co mnie atakujesz? Skoro daję Ci tylko 8, wyjaśniłem, mój drogi, przepraszam. A, a spoko, nie wierzę, Maciek mi odpisał, mogę umierać. Nie, nie umieraj, żyj dalej. Pozdrowienia, YouTubea, pozdrowienia. Przecież możesz atakować lepszych? Nie mogę, właśnie. Czy mi się zdaje, czy ty już kupiłeś 500? Nie, dopiero 3. Zaatakowałeś mnie, przykro mi. <grym> tylko pozdrów o i pokaż mnie. Pokazujecie? kiedy odcinek? Już się robi. Ej jak się nazywa twój kanał? maciek 0081 Tak jak nikt w grze, mógłbyś mi zdradzić jak tak szybko wbiłeś level. Zaraz wam pokażę. Ty kur na koksie, myślę, że w 5 miesięcy biję 300, leżę w szpitalu, czekam na Twoje odcinek, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Ciebie masz zajebisty kanał na YouTube leci sub łapki w górę, oby tylko te w górę przez uskreską. Ja mam też kanał, ale mam 51 sumów. Rozwijaj się chłopie, pozdrowisz, pozdrawiam. Mam pytanie... Jak szybko nabijesz level na oponkach, czy bez? Bez. Chciałbyś do naszej drużyny, byś miał doradcę. Gdybyś mi zaproponował doradcę, to bym się zastanowił, a doradką nie chcę być. A jak to możliwe, że wczoraj najwyższy level 78, a tu dzisiaj 107? Zaraz wam pokażę, widzisz jak to, jak, jak to jest, jak się w levelu idzie. Masz słabe staty, jak na ponad setny level. Cederon, pokaż mi swoją postać po trzech dniach na ponad setnym levelu, która ma lepsze staty. I będziemy gadać. Szaleńcze jak ty wbierzesz tak levele, zaraz pokażę. Darmowe oponki gratis. Nie wiem czy przeczytasz, ale fajne filmiki masz. Dziękuję. Kupisz mi set jak taki bogaty jesteś. Niech ci kupi twój wierny nagrywacz. Skoro masz zryty, zrytą końcówkę zwróć się do swojego przyjaciela, żeby ci kupił... Ostatni szep. Siemanko, pozdrowisz! Pozdrawiam, OK, I teraz nauczyłem się już jednego, czyli do zrytego. Do zrytej końcówki mamy przerobione PW, moi drodzy. Oponki gratis jest AdWZRT. Usuń! Tak jest! Moi drodzy, ale przelecieliśmy szybciutko PW. Normalnie. W tym tempie w następnym odcinku wszystkie skończymy. Okej okay, moi drodzy, to mamy z głowy, co tu się dalej wydarzyło? Co się dzieje z bohaterem? Bohater wygląda w ten sposób w tej chwili. To jest secik na kondycję, który zaraz będziemy zakładać. W skrzyneczce mam tutaj itemek do pralki. To bo może to założę, jak później będę chciał inaczej staty rozłożyć. Odłożony na pamiątkę set Fantoma i set Flash Gordona. Parę skrzyneczek, troszkę młotków i trochę więcej skrzyneczek. Tyle udało się nazbierać przez te dni. Mamy też trochę petów. Mamy zadaniowca, który będzie moim głównym docelowym petem, bo ma ładnie rozłożoną proporcję statystyk, mniej więcej. Ma tylko drugą i trzecią cechę inną, natomiast drugą wezmę sobie od tego, a trzecią wezmę sobie od tego marwina. Cieczkę spod łopaty. I tak będziemy sobie kombinować, kombinować, aż zrobimy z zadaniowca super dzielnego peta. Tu mam jakieś inne jeszcze Oscar, jakiś Rambo, Slimer, następny i jakieś tam inne pety mamy. Nie ma z tym problemu. Natomiast będziemy teraz podnosić ee, morderce mm, do 20, żeby móc zabrać mu rozpieszczenie i dać zadaniowcowi. Taki mam plan. To jest kwestia pupili. Co dalej? Moi drodzy, co dalej? Drużyna świeci, ale ja nie wejdę w drużynę, bo nie będę pokazywał czata. Eee, co dalej w tej naszej postaci? Bardzo dużo trenów e, zrobiliśmy już, 718 punktów w umiejętności, 382 treny, no coś niesamowitego, dużo od tego jest w Zadanach Nadzwyczajnych. E, Czekamy 4 dni na pierwsze 3. To zaraz będziemy kończyć. To też, to też. I tu będziemy szukać tej naklejki. W rankingu wygląda to całkiem przyzwoicie. Mamy najwyższy poziom i najwięcej honoru w rozbudowie drużyn. Tander Elite nas wyprzedził. Gratulacje dla tanderów naprawdę, naprawdę wielkie. Gratulacje zresztą. Powiem Wam, że w międzyczasie tu tak zrobię taką maniankę małą. W międzyczasie był Łotr, jeszcze kolejny i zajęłem drugie miejsce. Na szczęście zwycięskie trafienie dało mi item, ale wygrał Modest, który jest właśnie chyba standardów. Także gratulacje Modeste. To lubię, żadnego pisania głupot. Żadnych idiotycznych PW, tylko normalna, dojrzała rozgrywka serdeczne moje gratulacje za to, że byłeś najlepszy w tym Łotrze. Mam też. Takie PW, jeszcze jedno wam zaraz pokażę. O, ale sprawdzimy, czy tutaj w tanderze jest ten modest. Czy ja to dobrze pamiętam. Tak, tu jest modest. Także gratulacje jeszcze raz modeste. Tego sukcesu. Pokażę Wam jeszcze jedno PW. Yy, wyciąłem tutaj od góry. Yy, no. Nadawcę, bo niech Pan nie czyta na odcinku, no to nie będę pokazywał. Bardzo fajny kanon. tuba. Pozdrowienia. Zazdroszczę Panu Tleoponek i kupowania setów mi rodzice nie chcą kupić głupiego PSC za 20 zł. Zazdroszczę się. Cieszę się z tego, co mam. Pozdrawiam. Życzę dalszych sukcesów z fartem. Moi drodzy, i to jest takie PW, które jest yy, normalne, bo. Bardzo dużo jest takich troli, które piszą... o ja mam Mercedesa, jakbym chciał, to sobie kupił łoponki. Tylko jakbyś jeździł tym Mercedesem jak masz 9 lat i się jeszcze cyca. Więc nie wiem czym byś. Co byś z tym Mercedesem robił, mój drogi. Albo inne w stylu już Boże, wiecie zresztą jak trolle wyglądają. A tu normalnie człowiek napisał, że... Jak jest, tak? Wytam sobie. Trollujecie, u nie zazdroszczę ci, to nie jest tak, że ja nie mam, to nie jest coś tam, ale jesteś debilem, nie? Takie bardzo mądre PW. Natomiast tutaj człowiek napisał po prostu to, co, to, co uważa. I mój drogi, napisz mi PW jeszcze raz, pogadamy. Eee... I za tą Twoją szczerość ja ci kupię 20 PSC, ok? Napisz mi PW. Ja mniej więcej kojarzę Twój nick, ale dokładnie nie jestem w stanie go. Sobie odtworzyć, bo skasowałem już tą wiadomość. Napisz mi PW, ja poznam, że to ty i dogadamy się kupię ci te, tą 20 PSC za to, że jesteś szczery, uczciwy i, i normalny. Teraz uwaga dla wszystkich, którzy będą się pod niego podszywać: ignory. Więc jak ktokolwiek napisze, że to on, bo teraz obierzecie taktykę trollowania w drugą stronę, najpierw wyzywałem, a teraz będę udawał, że jestem miły, to to też nie za działa. Zatem mój przyjacielu, napisz PW i pogadamy, dostaniesz dwudziesteczkę eee, ode mnie. Mamy nowego PW, masz może jakieś porady jak szybko ekspić? O właśnie, zaraz do tego dojdziemy moi drodzy. Jak szybko ekspić? To jest gra free to play. Każda, no nie każda, na przykład Hearthstone aż tak nie jest pay to win, bo można przez parę miesięcy pograć i już naprawdę mieć talie i karty, które pozwalają... Normalnie grać bez płacenia. Natomiast to jest standardowa, tak samo jak Shake's Gra. Free to play równa się pay to win i nie oszukujmy się, że jest. Eee, inaczej, jak nabić taki duży level? Bardzo proste. Przebierzemy się tylko pod kondycję. Mogę mieć trochę problemy z tymi zadaniami przez tego głupiego peta, co ma setny level, Eee... Ale co ma ponad 100 siły, ale mam nadzieję, że 2600 kondycji zredukuje to. I poszukajmy tej misji na zdjątko. Dwie minuty za ty trzy energii, no to jest słaba misja. Ale mamy zdjęcie i mamy to już odblokowane, i to już jest fajne. Natomiast Wrócimy do poradnika. Teraz znajdź pozaziemską wskazówkę 8000 monet. Dziękuję. Wrócimy do poradnika. Jak szybko robić zadania? Właśnie tak. 832 na energię to jest dla mnie za mało. 860 to jest dla mnie za mało. 600 to jest dla mnie za mało. 700 to jest też dla mnie za mało. 928 przyjmiemy. Moi drodzy, i tak właśnie w Hero Zero wbija się wysokie lewele. 700. nie. 600. nie. 980, chętnie tak właśnie się wbija. Lewele moi drodzy, i ja doskonale mam tego świadomość, że to jest gra jeszcze bardziej nastawiona na pay to win niż Shakes. Tam nie ma takich rozjazdów z Expem, nie ma takich kombinacji, że można sobie klikać tu w nieskończoność. Jak ktoś ma czas, ochotę i opony, to może sobie przeklikiwać te misje do zaproszeniem us śmierci. Ale na tym to polega, moi drodzy, coś tu się przycięło, nie? Na tym to polega. Chcecie mieć z wysokiego expa? proszę bardzo, 700 na energię mnie nie sakcjonuje. 1000, proszę uprzejmie, 1000 przyjmę, 720, nie 807, no dobra, tak do 9... blisko 900 jeszcze czasem przyjmuje, nie? Taka jest prawda. Nie będę tutaj udawał, że, że roluje. 840 to już nie jest blisko 900, że roluje każde na ponad 1000, ale mm, moi drodzy, tak to właśnie. Tak to właśnie wygląda, jeżeli pytacie, jak wbiłeś taki level, po prostu skorzystałem z daru Oponek e, i wszelki mit na ten temat ginie. Mm, bo tu nie ma co mitować, no przecież to jest. Jasne i oczywiste, jeżeli ktoś mnie pyta, czy wbiłem ten level nie na oponkach, to chyba sam jeszcze mniej wie o tej grze niż ja, ja jestem w nią ciemny jak. Ciemny jak... Nie powiem co. Uuu, 6 energii na to potrzebuję. ojojoj... Oj, oj. Ale dobra, może nam dojdzie energia. Może nam dojdzie energia, tymczasem. Najważniejsze, że mamy wskazówkę odebraną. To jest najważniejsze, że mamy odebraną wskazówkę. Mamy 108 level, tu wskakujemy. A to, co to, to? Aha, nie założyłem tego, dobra. Oddajemy itemy pod kondycję do naszego magazynu. Tu wszystko założyliśmy. I moi drodzy, a propos wszystkich PW, jak tak wbiłeś lewele, jak nie wbiłeś, to jest właśnie odpowiedź. I o, mam nadzieję, że nie będziecie już zadawać takich pytań. Tu poczekam na jakąś energię. Mam szansę, że dostanę jeszcze dzisiaj trochę energii, więc sobie cyknę to zadanie. Natomiast już w następnym odcinku zapraszam Was na to. Będzie się jeszcze więcej działo, bo dokończymy PW i zrobimy sobie. Mm, misje nadzwyczajne, tak moi drodzy, zrobimy sobie misje nadzwyczajne. A tymczasem, dzięki Wam serdeczne. Przypominam o tym, że jeżeli Wam się podoba ta seria, podobają wam, eh, wam się te odcinki, to bardzo proszę łapki w górę. Po troszeczkę zapominacie o tym, 200 dziennie czy 300 PW dostaje pod odcinkiem później 100 łapek. To jest nieładnie i proszę tutaj się poprawić. Jeżeli chcecie więcej Hero Zero, to więcej łapek i będziemy o tym myśleć. Trzymajcie się, hejka i papa!